Wraz z nadejściem lata lasy europejskie zaczynają tętnić życiem. Te obfitujące we florę tereny dają schronienie licznym gatunkom zwierząt. Jelenie, choć wyglądają na zajęte przeżuwaniem trawy, bacznie obserwują swoje otoczenie. Podobnie zachowują się buszujące w zaroślach króliki. Stale nadstawiają uszu, by zawczasu wykryć zagrożenie. Do niedawna to drapieżniki zdawały się być największym zagrożeniem dla żyjących tu zwierząt. Lecz to zalegające sterty śmieci, czy też rozpędzone samochody stały się nowym wrogiem tutejszej zwierzyny. Te majestatyczne lasy i rozległe polany potrzebują przewodnika. Kogoś, kto zaopiekuje się tutejszymi zwierzętami i pomoże im przetrwać. Tak by dalej mogły dumnie prezentować się na pastwiskach, czy też demonstrować siłę podczas polowań. Człowiek stanowi dla przyrody największe zagrożenie. A żeby ją ochronić, trzeba poczuć w sobie zew natury. Czytała Krystyna Czubówna.